Gotów? Jest gotowy, wyczesany, proszę. Majewski pobudzik w Radiu SK. Na naszym eskowym profilu na Facebooku wpisaliśmy plan na dzisiaj. Wstać, przeżyć, położyć się spać. Tak zazwyczaj ludzie mają w poniedziałek, ale jest jedna osoba, która ma zupełnie inaczej. Dzień dobry, Małgosiu. Witam serdecznie. To ja się z nią żenię, bo ja też tak mam. Mamy tu treść SMS-a, możemy przeczytać? Jasne, proszę. Proszę, pobudźcie mnie, obudźcie cokolwiek, bylebym wstała po tak ciężkim weekendzie. Jak dobrze, że już mamy poniedziałek! W końcu odpocznę! Co ty robisz w weekendy? No właśnie, nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że za dużo imprezuję, czy po prostu już zaczęłam się bardzo intensywnie starzeć, bo dwie noce z rzędu tańców hulańców plus potem dwa razy śniadanie w fast foodzie, to jest dla mnie stanowczo za dużo i... No to ale wiesz, że po takiej deklaracji to teraz będziesz musiała zdradzić, ile masz lat przed całą Polską. Dawaj. Wyjdzie, że 17. Stara to chyba jeszcze nie jestem, bo 24, ale... No mam nadzieję. Boże, dodzwoniliśmy się normalnie do geriatrii. Z tobą coś jest... nie mogę zrozumieć, ty mówisz jakimś innym przedwojennym języku, dziewczyno. Zasypniętym, a poza tym nie wiem, to po prostu może moja wątroba woła o pomstę z nieba. Jezu, co z moją jest? Moja już w ogóle pochowana. Nie, ale jednak klabing wciąga, tak? Szymon, trzy miesiące temu był i wciągnięty do dziś. Nie, ja do dziś jestem zmęczony po klabingu, który miałem parę miesięcy temu. Znaczy byłem w jednym klubie przez 2 godziny. Do pierwszej. No ja jeszcze nie odpoczęłam w ogóle. Ja po prostu jestem permanentnie zmęczona. No to słuchaj, przynajmniej 4 dni przed tobą, bo w piątek pewnie znowu imprezujesz, więc będziesz mogła. A słuchaj, wiem, że są tacy, co zaczynają już w czwartek. Taki lekki, troszeczkę, przed powiedzmy weekend, to tak biforek, zwany. Tak? No właśnie. A przed weekend również miałam w tym tygodniu. Barney. Czyli Szymon i Iga. Radio.